Magnificencjo rektorze, wysoki senacie, magnificencje, panie dziekanie, państwo dziekanie, szanowni państwo. Nadanie mi tytułu doktora honoris causa przez wysoki senat Szkoły Głównej Handlowej jest dla mnie wielkim zaszczytem. To wyróżnienie mnie przez najlepszą polską uczelnię ekonomiczną. Z tą znakomitą uczelnią związani są tacy wielcy uczeni jak Michał Kalecki, Ludwik Krzywicki, Witold Kula, Edward Lipiński, Oskar Lange, Zbigniew Landau, Julian Hoffeld, Antoni Rajkiewicz, Stanisław Rączkowski, Włodzimierz Brus, Felix Młynarski, Aleksander Wakar, Kazimierz Łaski i wielu, wielu innych. To wyróżnienie dla mnie szczególne, bo miałem okazję poznać i współpracować z wieloma wybitnymi pracownikami i wychowankami SGH. Przez lata korzystałem ze wsparcia i sympatii profesora Leszka Gilejki. W swych różnych rolach publicznych pracowałem i współdziałałem z Grzegorzem Kołodką, Leszkiem Balcerowiczem. Nie wybaczyłby mi Leszek, gdybym nie dodał do listy wartości, które łączy SGH ze mną, również przekonanie, że podstawą dobrej gospodarki jest ład konstytucyjny. Współpracowałem z Danutą Hibner, Dariuszem Rosatim, Józefem Oleksym. Uczestniczyłem i uczestniczę w szeregu przedsięwzięciach badawczych z Agnieszką Chłoń-Dominczak, Juliuszem Gardawskim, Andrzejem Hermanem, Krzysztofem Marczewskim, Elżbietą Mączyńską, Wojciechem Paprockim, Andrzejem Sławińskim, Jackiem Szlachtą, Piotrem Wachowiakiem i Marzeną Weresą. Tę listę mógłbym znacznie wydłużyć. I dziękując szczególnie jego magnificencji, rektorowi Markowi Rockiemu, członkom Senatu SGH, dziekanowi Wojciechowi Morawskiemu i członkom Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, profesorom, którzy wystąpili z wnioskiem o nadanie mi tego tytułu, Juliuszowi Gardawskiemu, Andrzejowi Sławińskiemu i Jackowi Szlachcie oraz profesorom, którzy wyrazili w recenzjach poparcie tego wniosku, Markowi Belce, Andrzejowi Friszke i Ewie Łętowskiej, pragnę jednocześnie podziękować całej społeczności Szkoły Głównej Handlowej, z którą od kilkudziesięciu lat łączy mnie tak wiele działań i osobistych więzi. Merytoryczną część mojego wystąpienia zatytułowałem Ekonomia i społeczne imaginarium. Mark Blight twierdzi, że większość ekonomistów przyjmuje następujące cztery fundamentalne założenia. Żyjemy w świecie równowagi, a nie nierównowagi. Przyczynowość w tym świecie jest linearna. Zmiana jest przejawem nieliniowości, co oznacza, że wywołują ją czynniki zewnętrzne. A jej rezultatem jest rozkład normalny. Przedstawiając ten sposób teoretyzowania, Blight pyta, a co jeśli żyjemy w świecie, który pozostaje w nierównowadze i jest dynamiczny, w którym przyczyny są endogeniczne i nielinearne oraz rezultaty nie są zgodne z rozkładem normalnym? Przenosząc krytykowane przez Blighta podejście na grunt analityki, można uznać, że zadaniem ekonomisty jest uchwycenie dla badanych zjawisk stanu normalnego, który można analitycznie rozpoznać przez ustalenie wielkości średnich i odchyleń standardowych. Słabość takiego podejścia podkreśla m.in. Franz Willekens, któremu Szkoła Główna Handlowa nadała tytuł doktora honoris causa w zeszłym roku. Powiedział on z tego miejsca, że wyjaśnianie w ten sposób zjawisk demograficznych jest zawodne i dlatego w demografii wskazane jest zastąpienie podejścia typologicznego szerszym podejściem, które określił jako population thinking, a którego zasadą jest wyjaśnianie zjawisk demograficznych nie przez wielkości średnie dla danej populacji, ale przez uchwycenie różnic między jednostkami i rozpoznanie wynikającej z tego ewolucji. Blight uważa, że faktycznie badacz społeczny ma do czynienia z trzema różnymi światami. Światem obserwowalnych zjawisk i mierzalnego prawdopodobieństwa. Światem rozkładów gruboogonowych, w którym przeważa niepewność, a nie ryzyko. Oraz światem, w którym zakładamy jakąś formę normalności, pomimo tego, że dominuje w nim niepewność. Tylko w pierwszym z wyróżnionych przez Blighta świecie jest
równowaga, ciągłość i wysokie prawdopodobieństwo. Świat drugi, w którym zasadniczo żyjemy i badacze społeczni mają z nim faktycznie do czynienia, to świat ergodyczny, z charakteryzującą go niestabilną przyczynowością w wyniku zachodzącym w nich zmian strukturalnych. W takim świecie dowolna liczba obserwacji nie przybliży nas do prawdziwej wartości badanej zmiennej, wielkości średniej i oczekiwanego odchylenia, ponieważ taka wartość nie istnieje. W tym kontekście Blight stawia kolejne kluczowe pytanie. W czym nauki społeczne mogą nam pomóc, jeśli niepewność, złożoność i nielinearność uznamy za typowe warunki ludzkiego działania? Jego własna odpowiedź na to pytanie jest następująca. Podstawowe znaczenie mają idee, które powinny być w centrum naszego badawczego instrumentarium. Dla mnie świat jest jeden, ale możliwe są trzy różne sposoby jego pojmowania. Możemy ujmować świat jako obiekt, jako system i jako modalność, czyli przestrzeń, której nadajemy wspólnie znaczenie. I związane z nim rodzaje oddziaływania są różne, dlatego że wypełniamy w stosunku do świata potencjalnie różne role. Obserwatora, uczestnika i obserwatora uczestnika. W ślad za tym generowane są różne rodzaje wiedzy, które są stosowane w odmiennym trybie i różni aktorzy posługują się nimi na swój sposób. Nikolaj Hartmann krytycznie i celnie skomentował zagrożenia związane z uprawianiem nauki w oparciu o a priori przyjęte założenia, z których następnie dedukcyjnie wyprowadzane są konceptualne ramy. Pisze o tym tak. Kiedy ludzki umysł czuje się w posiadaniu najwyższych uniwersalnych prawd, łatwo dochodzi do wniosku, że może wywieźć z tych prawd wszystko to, czego nie wie, jak wyprowadzić z doświadczenia. To odzwierciedla nasze pragnienie ujęcia świata jako zjednoczonego i jednolitego. Ale świat nie chce poddać się temu pragnieniu. Nie jest takim, jakim ludzie chcieliby go widzieć. Nasze pragnienie jedności świata okazuje się iluzją, ale byłoby nierozumne, arbitralne uznanie, że żaden rodzaj jego jedności nie istnieje. Nie jest to jednak jedność, którą umysł chciałby stworzyć. Natura jedności świata nie jest jednością pojedynczego obiektu, ale jednością wielości. Podobne stanowisko zajmuje Henri Bergson. Jego pogląd dobrze oddaje następujące twierdzenie. Więcej się zawiera w ruchu, niż w następujących po sobie położeniach przypisywanych poruszającemu się przedmiotowi. Więcej w stawaniu się niż w formach, przez które kolejno się przechodzi. Więcej w ewolucji formy, aniżeli w formach powstających jedna po drugiej. Filozofia mogłaby więc z elementów pierwszego rodzaju, związanego z ruchem, wyprowadzić elementy drugiego rodzaju, lecz nie odwrotnie. Jednak intelekt odwraca porządek obu członów tego rozumowania. Bergson domaga się badania rzeczywistości pozostającej w ruchu, a więc przede wszystkim tego, co zmienne, a nie co wieczne, akcentując mocno związek między tym, co możliwe i tym, co realne. I jeśli odrzuci się takie rozumienie świata i wynikającą z niego perspektywę poznawczą, zastępując ją a priorycznymi założeniami, to w konsekwencji tak ukonstytuowane pojęcia i intelektualne konstrukty tracą związek z czasem. Wkraczają one w wieczność, ale to, co w nich wieczne, stanowi jedność z tym, co w nich nierealne. Paul Ricoeur uważa, że działalność analityczna jest wycinkiem łuku interpretacyjnego, którym potrzebne są różnego rodzaju działania poznawcze, które pozwalają połączyć wyjaśnienie ze zrozumieniem. Człowiek według niego przynależy tak do świata bios, jak i świata logos, do natury i do kultury. Ta druga przynależność człowieka powoduje, że między motywem i działaniem istnieje związek logiczny, stąd też i odpowiedzialność. Ale nie ma tu związku ściśle przyczynowego. Działanie jest zawsze uwikłane w okoliczności, a jego wynik nie jest przewidywalny. Aby uczynić je skutecznym, ludzie dążą do tego, aby warunki swego działania zamknąć w określonych ramach, wykreować system zamknięty, w którym
relacja między stanem początkowym działaniem i stanem końcowym będzie kontrolowana. Aby wyjaśnić, staramy się ująć rzeczywistość w formę systemu zamkniętego, w którym ruch przebiega według danych i rozpoznanych reguł. Rozumienie jednak się temu wymyka. Ricoeur przekonywująco to ukazuje przez porównanie ludzkiego działania do tekstu. Pisze o tym następująco. Z jednej strony pojęcie tekstu jest dobrym paradygmatem dla ludzkiego działania, a z drugiej strony działanie jest dobrym odnośnikiem dla dowolnego rodzaju tekstów. Ludzkie działanie jest pod wieloma względami quasi-tekstem. Rozprzestrzenia się ono w sposób charakterystyczny dla pisma. Odrywając się od działającego, działanie uzyskuje autonomię podobną do autonomii semantycznej tekstu. Pozostawia ono ślad, zmianę. Tak jak tekst, którego znaczenie jest oderwane od początkowych warunków jego tworzenia. Ludzkie działanie ma wagę, które nie sprowadza się do jego doniosłości początkowej sytuacji jego powstania, ale pozwala na ponowne wpisywanie jego sensu w nowe konteksty. Ostatecznie działanie jako tekst jest dziełem otwartym, skierowanym do nieograniczonego szeregu możliwych czytelników. Działanie nie jest więc tylko wypełnianiem określonej roli zgodnej z danym tekstem, ale jednocześnie otwiera przestrzeń, w której pojawia się jego nowa interpretacja, w tym nowe odczytanie roli. Ten pierwszy wymiar podlega wyjaśnieniu, ten drugi wymaga zrozumienia. Wyjaśnienie wymaga schematu, przyjęcia określonej perspektywy poznawczej, z której wynikają określone pytania i narzędzia poznawcze. Jednak działanie wybiega poza ten schemat. Tym samym tworzy nową sytuację, nową opowieść. Możemy ją zrozumieć lub nie, ale nie możemy jej wyjaśnić. Wyjaśnienie wymaga uprzedmiotowienia poznawanego świata. Rozumienie odzwierciedla jego podmiotowość, której całkowicie wyłączyć się nie da. W tym tkwi sens łuku interpretacyjnego. W moim przekonaniu w naukach społecznych poznanie zasadniczo nie polega na tym, że pogłębiając wiedzę, korygujemy uproszczenia i stopniowo zbliżamy się do pojęciowego odzwierciedlenia i opanowania wiedzy o świecie. Polega raczej na zaproponowaniu nowego ujęcia, podejścia lepiej wyjaśniającego określone regularności świata, który równolegle się zmienia, ewoluuje. Poznanie w naukach społecznych nie jest faktograficznym obrazem świata zewnętrznego, ani konstruowaniem jego matematycznego wzoru. Poznając świat, posługujemy się symbolami, co istotne, jesteśmy współtwórcami tych symboli, ale nie są one nam po prostu dane czy odkryte. Badane przez nas relacje mają obiektywny charakter, ale koncepty teoretyczne, którymi się posługujemy, aby te relacje badać, są subiektywnym nadaniem im określonej formy. Świat społeczny stanowi swoistą jedność, ale przez to, że może być i jest różnie interpretowany, stale się zmienia i to zmienia sposób, którego nie można z góry przewidzieć ani zaprogramować. Składnikiem dominującego ekonomicznego imaginarium stało się przekonanie, że ekonomia stanowi sferę autonomiczną, niezależną od moralności, poddaną prawom pozytywnym. I to oddzielenie ekonomii od etyki i za jednym zamachem włączenie do niej opartej na rachunku korzyści moralności utylitarnej dawało sankcję moralną działaniom ekonomicznym na mocy samego faktu ich dochodowości. Coraz większe grono uczonych i poważnych ekonomistów przeciwstawia się temu i stara się to skorygować, tak w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym. Przejawem tego jest debata i praca nad innymi niż PKB miarami rozwoju i dobrobytu. Sens tych wysiłków dobrze oddaje następująca myśl zawarta w syntezie głośnego raportu OECD. To, co mierzymy, wpływa na to, co robimy. Jeśli mierzymy rzeczy niewłaściwe, to będziemy działać źle. A jeśli czegoś nie mierzymy, to nie zwracamy na to uwagi i postępujemy tak, jak gdyby dany problem w ogóle nie istniał. Wynikają z tego co najmniej dwa fundamentalne wnioski dla badań ekonomicznych. Pierwszy. Mierzenie musi się odnosić do rzeczywistych problemów. Ma służyć rozpoznaniu rzeczywistego przebiegu zjawisk, a nie potwierdzaniu a priorycznie przyjmowanych kategorii i założeń. A to oznacza, że obowiązkiem badacza jest czytelne sprecyzowanie swojej perspektywy poznawczej, w której nie może być afaktycznych założeń, oraz taki dobór narzędzi badawczych, które logicznie wynikają z przyjętej perspektywy,
ale też pozwalają na rzetelne i wnikliwe wyjaśnienie zjawisk, które są przedmiotem badania. Badacz musi jednak też uznać, że przyjęta przez niego perspektywa nie jest jedyną możliwą. Dobrze sprecyzowana ma swoje zalety, ale też ograniczenia. Dlatego też jego obowiązkiem jest otwarte konfrontowanie wyników swych badań z wynikami badań badaczy, którzy przyjmują inną perspektywę badawczą. I drugi wniosek. Mierząc, nie możemy pominąć tego, co właściwe i co niewłaściwe. Badacz nie powinien abstrahować od aksjonormatywnego ładu. Ład konstytucyjny jest elementem ładu aksjonormatywnego. Musi być świadomy, że on istnieje. A to w praktyce oznacza odniesienie do społecznego imaginarium i przyjęcie, że działalność badawcza w jakim stopniu może wpływać na jego treść. Badania społeczne prowadzimy nie tylko po to, aby poznawać i wyjaśniać zjawiska oraz opisywać zmieniający się świat, ale także po to, aby wnosić analityczny wkład do szerszego dyskursu. Do wiązania badań społecznych z aksjonomatywnym dyskursem i formowaniem społecznego imaginarium przekonuje nas profesor Paul Dębiński, uhonorowany przez Szkołę Główną Handlową tytułem doktora honoris causa w tym roku. Gdy pan profesor siedzący tutaj wypowiadał się tak jak ja dzisiaj, powiedział między innymi, że rzeczywistości gospodarczej i finansowej nie wolno traktować jako samoistniejącej i wyalienowanej, ale jako sfery powiązanej z uniwersum społecznym, jak i z klimatem intelektualnym, światem pojęciowym i światem wartości, jaki funkcjonuje w danym społeczeństwie. Hegemonia starego imaginarium oznacza, że makroekonomiczne ramy rozmywają się, przestają działać, przestają wypełniać swoje funkcje, a tym samym coraz więcej nam wolno i coraz mniej możemy. W rezultacie dominujące siły rynkowe nie napotykają wystarczającej przeciwwagi. Napędzają w stany niestabilnej nierównowagi, którym coraz trudniej zapobiec i zaradzić. Jednym z tego przejawów jest wyłanianie się organizacji gospodarczych, które kapitałowo są potężniejsze niż państwa. Stają się przez to za duże, by upaść, ale także za duże, by je kontrolować oraz za duże, by nimi zarządzać. To one narzucają reguły gry i przebieg dyskursu ekonomicznego. Gdy one dominują, gospodarka i obroty mogą nadal rosnąć, ale społeczny efekt gospodarowania już nie, co znajduje odzwierciedlenie w haśle wysoki wzrost, a niskie społeczne korzyści, które dobrze oddaje ta myśl zasadniczy problem współczesnej gospodarki. Dyskurs, którego niezbędnie potrzebujemy, musi dotyczyć reinterpretacji podstawowych kategorii nauk ekonomicznych oraz pokrewnych nauk społecznych, w tym takich jak wartość, pieniądz, własność, produktywność, efektywność czy rozwój. I nie chodzi o nowe definicje, ale o nowe ujęcie treści tych pojęć. Tylko w ten sposób można będzie stopniowo wygenerować nowe reguły, czyli makroekonomiczne ramy gospodarowania. Co ważne, dyskursywny proces nie odnosi się tylko do poziomu w skali makro. Obejmuje również jej poszczególne segmenty, wymiary. Dotyczy także przedsiębiorstwa i natury przedsiębiorczości. Dotyczy także natury konkurencyjności w warunkach gospodarki rynkowej. Bo to jest inny problem niż ten, który mieliśmy w warunkach gospodarki przemysłowej. Dlatego, że o inny rodzaj własności chodzi. Bez zmian na tym poziomie gospodarowania żadna zmiana systemu gospodarczego nie może się dokonać. Trzeba w ekonomii odbudować i ożywić tradycję jej zakorzenienia w filozofii moralnej. Ekonomia nie może analizować tylko efektywności i wzrostu, musi rozpatrywać także jakość życia i rozwój. Przyjęte w niej perspektywy poznawcze i związane z nimi pojęcia powinny sprzyjać upodmiotowieniu jednostek i wspólnot, podczas gdy dzisiaj wspierają jej uprzedmiotowienie. Ekonomia ma być przede wszystkim ekonomią wartości. Wtedy będzie służyć generowaniu wartości ekonomicznej i podtrzymywaniu działalności gospodarczej człowieka. Proszę Państwa, jestem głęboko poruszony, widząc tyle osób, które cenię, lubię, szanuję, co dla mnie bardzo ważne, również z tego powodu, że są ze mną moi bliscy, stryj z żoną, moja córka Kasia i Marysia, moja ukochana żona. Dziękuję.